Kiedy ostatni raz wszedłeś na rynek, a cena poszła zupełnie w innym kierunku niż oczekiwałeś, nawet jeśli wydawało ci się, że zmierza dokładnie tam, gdzie chcesz? Kiedy ostatni raz grałeś na wybicie i cena trafiła w twój stop loss? Sądzę, że doświadczyłeś pierwszej albo drugiej sytuacji, lub też obu. Założę się, że ktoś złożył w tym samym czasie zlecenie przeciwne twojego i w wyniku tego skończyłeś ze stratą. Fałszywe wybicia zdarzają się na rynku cały czas, są wynikiem mentalności stada, która sprawia, że ludzie kupują, gdy cena idzie w górę, sprzedają, gdy spada. Jako traderzy, używający metody price action, możliwość wykorzystać na swoją korzyść te fałszywe wybicia i słabość mentalności stada, którą posiada wielu niedoświadczonych traderów. Wiele zarobiłem, używając podejścia kontrariańskiego oraz sposobu wykorzystującej fałszywe wybicia czy setupy fejki. Handel kontrariański oraz wykorzystywanie formacji fałszywego wybicia i setupu fejki pozwoliły mi i innym sprytnym traderom zyskać na niepowodzeniu innych. To może brzmieć zbyt ostro, ale rzeczywistość wygląda tak, że większość traderów traci, dojrzali i zdolni zarabiają, a świnie idą na rzeź. Mam nadzieję, że rozumiesz, o czym mowa. Ten artykuł jest w całości poświęcony podejściu kontrariańskiemu, fałszywym wybiciom oraz temu, jak wykorzystać mentalność stada, która powoduje, że wielu traderów wchodzi na rynek właśnie wtedy, gdy cena zmienia kierunek. Czym dokładnie jest fałszywe wybicie? Może być definiowane jako oszustwo rynku. Dzieje się tak, gdy cena testuje pewien poziom i go wyłamie, ale potem się wycofuje i nie utrzymuje się już dłużej poza tym poziomem. Inaczej mówiąc, rynek nie podąża powyżej poziomu, który jest testowany, ale zawraca i to sprawia, że było to wybicie fałszywe. Może ono świadczyć o zbliżającym się dużym ruchu. Powinniśmy więc nauczyć się to wykorzystać, zamiast padać jego ofiarą. Tutaj widzimy przykład fałszywego wybicia na ważnym poziomie. Pierwszy przykład. Tak jak to spojrzymy na to, to sprawa się wydaje oczywista, natomiast ta silna popytowa świeca, ona by nieco, można powiedzieć, przestraszyła, nie? No ale widzimy, że rynek był spadkowy, znowu się kłania nasza ulubiona uwaga techniczna, że negacja formacji pin bar jest silnym sygnałem przeciwstawnym, prawda? Mieliśmy tutaj pin bar, było jakieś odreagowanie, rynek wybił. I proszę zobaczyć, właśnie w jakimś momencie pojawił się sygnał sprzedaży. Tak jeszcze pięknie skonstruowany, że można było składać, bo to jest wykres dzienny, zlecenia oczekujące, sell limit w okolicach 50% zniesienia. I potem widzicie Państwo, że dynamizm ruchu wynagrodził podjęte ryzyko. Tak? Więc kontynuuję. To pierwszy przykład. Nie, ale on pisze w ten sposób. Przede wszystkim fałszywe wybicie może być rozumiane jako kontrariański ruch, który wyrzuca z rynku tych, którzy są za bardzo nastawieni na wzrosty lub spadki. Jeszcze raz. Przede wszystkim false break, fałszywe wybicie może być rozumiane jako kontrariański ruch, który wyrzuca z rynku tych, którzy są za bardzo nastawieni na wzrosty lub spadki. Idea polega na czekaniu na ruch ceny, który jasno pokaże, że rynek zamierza iść w jedną stronę, ale gdy zawróci, to traderzy oczekujący kontynuacji trendu zostaną ze stratą. Zwykle dostrzegamy ten scenariusz, gdy rynek posiada pewien trend od dłuższego czasu i wielu amatorów wskakuje na rynek dokładnie przed korektą, w pobliżu wsparcia albo oporu, albo na wyłamaniu, breakaucie, z konsolidacji. Mentalność stada sprawia, że traderzy składają zlecenia zazwyczaj wtedy, gdy czują się bezpiecznie. Jednak to oszustwo. Trading pod wpływem emocji jest powodem sporych strat. Wielu traderów zostaje zwiedzionych tym, że rynek wygląda na bardzo silny lub bardzo słaby, więc myślą, że wystarczy bezmyślnie wejść z rozpędu, czyli wykorzystując momentum. Prawda jest jednak, że rynek idzie raz w górę, raz w dół i nigdy nie zdarza się, że cena stale idzie w jednym kierunku bez żadnych zmian. Nazywam to powrót do średniej. Musimy myśleć logicznie i wbrew intuicji, sposobem kontrariańskim, by zachować
by zyskać na mentalności stada, która dominuje w umysłach wielu. Ważne, by zachować dyscyplinę w rejonach fałszywych wybić i odrzucenia danego poziomu. Bardzo lubię ten sposób tradingu. Rodzaje fałszywych wybić. Pierwszy przykład. Klasyczna pułapka na byki i niedźwiedzie na ważnych poziomach. Pułapka taka to zwykle formacja składająca się z jednej lub do czterech świec, stanowiących fałszywe wybicie na ważnym poziomie. Zwróćcie Państwo uwagę, że Nial nie mówi o jednej świecy. Tak jak w pierwszym przykładzie, gdzie ten pin bar po prostu od razu, można powiedzieć, dał informację, że coś jest nie tak z kontynuacją ruchu zwyżkowego. Równie dobrze to mogą być cztery świece, nie? Czyli to mogą być formacje fakie setup, inside bar setup. Pułapka taka to zwykle formacja składająca się z jednej do czterech świec, stanowiących fałszywe wybicie na ważnym poziomie. Występuje zwykle po dużym ruchu, gdy rynek zbliża się do tego poziomu. Wielu traderów ma tendencję do myślenia, że poziom zostanie wyłamany, bo rynek zbliża się do niego bardzo agresywnie. Wtedy kupują lub sprzedają, gdy tylko cena przebije poziom. Zwykle rynek zawraca i wtedy uruchamiają się ich stop lossy. Pułapka na byki powstaje po ruchu w górę, amatorzy będący poza rynkiem widzą silny ruch i nie potrafią oprzeć się pokusie, więc wchodzą od razu powyżej poziomu, bo sądzą, że rynek złamie opór i podąży dalej w górę. Poziom zostaje nieznacznie złamany, amatorzy wtedy składają zlecenia, a potem spada, gdy grube ryby zaczynają sprzedawać, zostawiając amatorów na straconej pozycji. I tu mamy taki przykład właśnie też, zwróćcie Państwo uwagę, tym razem to już nie była jedna świeczka, tylko mieliśmy dwie świece doji, ale ich sens, czyli nie mieliśmy klasycznego pinbara. Natomiast co więcej, ten ruch został poprzedzony bardzo dynamicznym akcją popytu, czyli to było takie ciepło rynku, nie? Te momentum. Te bycze momentum, nie? I jeszcze oczywiście część traderów widziała negację tej dłużej spadkowej formacji pinbar, a jednak rynek był spadkowy, no i mieliśmy jedną świecę, drugą świecę i później mamy strukturę fałszywego wybicia, jedną z wielu, jaką możemy znaleźć na rynku, także w ostatnim czasie. Także będziemy to śledzić. Ja w przyszłym tygodniu będzie artykuł kontynuujący rozważania o false break i przygotuję własne przykłady, czyli postaram się uzupełnić wykresy Niala także własną praktyką analityczną, żeby jakby zobrazować te zmiany. Ładne, prawda? Ładne. Kolejny przykład fałszywe wybicia z konsolidacji. Nie? No, można powiedzieć, że konsolidacja jest jedną wielką ściemą. No a wybicia z konsolidacji też się może tak zdarzyć na eurodolarze przecież, nie wiadomo. Popatrzmy, jak tutaj było paskudne wybicie z konsolidacji, jakie fałszywe. Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, żeby to Państwu pokazać. Proszę zobaczyć. To był opór. Tak, opór. I tu mieliśmy po prostu false break. Ta świeca była tak wielka, że ona nie spowodowała od razu wyprzedaży, rynek wszedł w ruch boczny, ale ten drugi sygnał, tak piękny, on dopiero spowodował atak na dolne ograniczenie konsolidacji. Ale to jest właśnie ta sytuacja właśnie fałszywego wybicia z konsolidacji. Można powiedzieć klasyk, po prostu jeśli chodzi o ostatni rok. Na przestrzeni tych ostatnich 12 miesięcy rynek eurodolara coś takiego, można powiedzieć, wymajstrował, ale jak będzie teraz, tym razem, jeżeli dojdzie do tego, to oczywiście tego nie chcemy z góry rozstrzygać. Tak, czyli czytamy dalej. Tak, takie sytuacje są po prostu niszczące, nie? O tym pisze właśnie Nial, że to jest po prostu cały czas się na rynku zdarza. No więc ten drugi typ false breaków to są fałszywe bicia z konsolidacji lub z zasięgu rynku, są bardzo powszechne. Bardzo łatwo wpaść w tą pułapkę, kiedy cena wybija poziom, by potem zawrócić. Dobrym sposobem uniknięcia tej pułapki jest czekanie na zamknięcie świecy poza poziomem konsolidacji, czyli ponad,
na wykresie dziennym i wtedy dopiero można szukać sygnałów price action w kierunku wyłamania. I proszę zwrócić uwagę, tu też nie był czytelny taki bardzo prosty sygnał świecowy, ponieważ ta świeca wybijająca wyglądała dość solidnie, no ale, ale zostało to zanegowane i rynek sobie zapamiętał ten poziom i dzięki temu popyt mógł okrzepnąć, ufundując sobie po prostu strefę wsparcia, która kilkanaście dni później też zrobiła swoją robotę. Ale to nie musi być tak piękny pin bar, to może być także właśnie w takiej formie, co chwilę się to na rynku wydarza. Czyli fałszywe wbicia z konsolidacji, jako false break. Fakey setup, fałszywe wybicie inside bara. Setup fakey jest jednym z moich ulubionych. Dzisiaj się wydarzył, zaraz Państwu pokażę. I nauczenie się handlowania w oparciu o niego może pomóc zrozumieć dynamikę rynku. Zasadniczo fakey to formacja price action, która polega na fałszywym wybiciu inside bara. Więc jeśli dostrzeżesz na wykresie inside bara, to warto czekać na fałszywe wybicie kolejnej świecy poza zakres pierwszej świecy inside bara, świecy matki. I teraz za chwilkę przykłady, czyli to wykres zawierający dwa setupy fakey. Zwróć uwagę, że w jednym pin bar stanowił fałszywe wybicie, a w drugim przypadku jest trochę inaczej. To dwie odmiany tego setupu. Czyli przyglądamy się, co ma na myśli Nial. Nial, tutaj troszkę mi zabrakło horyzontalnej linii wsparcia, no ale niech będzie. Chodzi o to, że mieliśmy świecę matkę, inside bar i po podaż zaatakowała świecę inside bar, wyłamując dolne ograniczenia dwóch poprzednich świec. A ponieważ sentyment był spadkowy dłuższy czas, więc nadzieja na kontynuację ruchu była znaczna. Natomiast mieliśmy zanegowanie, jeszcze był pullback i później atak. No i rynek tutaj też zbudował formację fejki, czyli mieliśmy tyknięcie poziomu oporu, nie powstał pin bar, potem powstał inside bar w ramach tej świecy i próba wyjścia powyżej tego inside bara i powyżej poziomu oporu skończyła się wyprzedażą. Może to nie są jakieś takie idealne struktury fejki, no ale chodzi o pewien schemat i na pewno gdybyśmy sobie tam zaczęli oglądać wykresy, to na pewno dość szybko sobie jakiś znajdziemy. Może tutaj na eurodolarze. No można by powiedzieć, że to w jakiś sensie tutaj był fake setup, nie? Czyli mieliśmy tutaj podażową świecę, potem były dwie świece równowagi, wyjście powyżej i potem jeszcze dodatkowo pin bar, więc test przez jakiś czas tutaj. Notabene rzeczywiście ładnie ta formacja działa. Wróćmy do artykułu. Fałszywe wybicia mogą prowadzić do długotrwałej zmiany trendu, czyli mogą być tym kluczowym wydarzeniem na rynku. Tak się zdarza, może nie tak często, ale warto też o takich rzeczach pamiętać. My to widzimy na przykład dolar kanadyjski, dolar też jest, tak się wydaje. Jako traderzy wykorzystujący metodę price action możemy użyć jej do przewidywania fałszywych wybić na ważnych poziomach, bo mogą skutkować ważnymi zmianami w kierunku ceny albo nawet zmianą trendu. Musimy przykładać wagę do knotów świec występujących na ważnym poziomie lub w jego okolicy. Prześledź, jak cena zachowała się w trakcie całej dziennej sesji oraz gdzie nastąpiło zamknięcie. Zamknięcie jest najważniejszym poziomem dnia i jeśli rynkowi nie udało się zamknąć poza poziomem, ponad poziomem raczej, może to być oznaka fałszywego wybicia. Często cena będzie testować ten poziom, próbować go wyłamać, ale jeżeli świeca nie zamknie się poza wybiciem, i będzie mieć długi knot zwrócony w jego kierunku, to oznacza, że cena nie mogła przebić przez ten poziom. Niepowodzenie rynku, by zamknąć się po przekroczeniu poziomu, może prowadzić do dużej korekty lub zmiany trendu. Dlatego zamknięcie dziennej świecy jest sprawą, którą warto kontrolować. To przykład fałszywego wybicia na wykresie dziennym Aussie dolara, który doprowadził do powstania górki i spowodował długoterminowy trend spadkowy. Tak, czyli także tutaj jest właśnie piękno i jakąś taką
paradoksalna struktura rynku, no bo już tutaj zapowiedź kłopotów była wcześniej, natomiast dopiero świetnie uformowany sygnał pin bar, można powiedzieć, zmienił układ techniczny na rynku. Szokujące jest to, jak dynamiczna była to zmiana, nie? Czyli totalnie właściwie nic już na rynku nie istniało po tym, nie? Czyli można powiedzieć, że warto się z tym liczyć. Warto się z tym liczyć. I jeżeli taki reversal, fakie setup się zdarza, to po prostu to jest jakieś piękne. Ja to pokażę Państwu na wykresie funta. Proszę chwilkę. Tutaj, tu na wykresie tygodniowym, nie wiem, czy to Państwu ładnie pokażę, ale to jest bardzo analogiczny przykład. Mieliśmy tutaj pin bar, który też swoją drogą był traktowany jako false break, nie? Bo tym kluczowym poziomem, który potwierdził ten pin bar, był poziom 1671. Widzicie to Państwo, prawda? I ten pin bar trzymał rynek 5 lat. I w czasie zwyżkowej fali w 2013 roku, proszę zobaczyć, to były cztery świece. Mówimy o wykresie tygodniowym, a jednak to był false break. Tak jak mówi Nial, cztery świece. Czyli było wyjście powyżej i potem, co się stało po tym, jak cena wróciła poniżej 1700. Co się stało w ogóle na tym rynku? No, zaskakujące, prawda? Niebywałe, niebywałe. Natomiast tak już na marginesie, myśmy to sobie zdiagnozowali w ten sposób, że mimo, że tu był ten pin bar i był wyłamany, to tak naprawdę cena dotarła do istotnego horyzontalnego poziomu oporu. Tak już na marginesie, ale to jest mniej ważne. Ważne jest to, że tutaj mieliśmy właśnie całkowite odwrócenie ruchu od właśnie wyjścia powyżej 1700. Jeszcze nawet Marubozu wyszła do góry, później właśnie jeszcze wyjście powyżej tej świecy i powrót, i całkowite odwrócenie. I wyprzedaż się zaczęła dopiero, powiedzmy, na dobre, jak już ten poziom 1670 został wyłamany. Także to się na rynku naprawdę zdarza. Naprawdę to działa. Rzadko, bo rzadko kiedy rynek testuje takie poziomy, ale się jednak zdarza. Tak? Proszę Państwa, czytamy dalej. Już powoli zbliżamy się do finału tego porządkującego artykułu. Mam nadzieję, że też inspirującego. No i historia może nas czegoś nauczyć, nie? Warto wspomnieć, że wiadomo, wszyscy o tym wiedzą, ci, którzy się interesują rynkiem, że słynny trader George Soros w ciągu jednego tygodnia sprzedawał funta i złamał Bank Anglii. To jest taki oczywiście mit, ale zostawmy to, nieważne. No ważne jest to, że to można powiedzieć tego. Natomiast Nial widzi tą sytuację na wykresie. Na wykresie. Pokazuje ona, że cena pokonała poziom oporu i poruszała się dalej w górę, wyznaczając nowy szczyt, a potem gwałtownie spadła w dół. Ci, którzy regularnie czytają moje artykuły, na pewno zauważą, że to klasyczny fakie setup. Fakie setup to dobry przykład, że strategia price action sprawdza się od tylu dekad. No możemy traktować, że to było wsparcie, był opór i można powiedzieć, ufundowanie już tej struktury fakie setup to jest jedna sprawa, pin bar, to też możemy traktować, że to jest tego, ale później ta wyprzedaż, nie? Także, a chwilę temu przecież też pokazywaliśmy funta, także to się wszystko ciągle powtarza. Aczkolwiek trzeba mieć niesamowitą cierpliwość i w końcu też pewne wybicia będą prawdziwe, nie? Na tej zasadzie, że w końcu jakieś wybicie będzie prawdziwe. Jeszcze tak na marginesie, ostatni fakie setup. Jeżeli Państwo dokładnie zobaczycie, to jest pytanie, czy to był fakie setup, ale to raczej chyba nie znieśli tych dołków, choć mało kto, patrząc na tą falę, dałby wiarę, że tutaj nie zostanie pobity dołek jak po takiej korekcie, nie? Ale tutaj niewiele brakowało. Natomiast fakie setup to była ta struktura. W tym momencie możemy oczywiście ją zdiagnozować jako fakie setup, bo o tym nam mówi kolejna historia rynku, nie? Czyli było wybicie i tego. I na wykresie dziennym to okazuje się, że to nie były cztery świece, tylko to był cały zespół świec i jeszcze trzeba było jeszcze potwierdzać powrót powyżej 0,1405 przez jakiś czas.
że to też jest pouczające. Proszę Państwa, dochodzi chyba do końca podsumowanie. Jeżeli nie będziemy umieć przewidywać, raczej tutaj Niarby użył pojęcia antycypować i identyfikować oszustw i fałszywych wybić na rynku, będziemy tracić. W przeciwieństwie do traderów, którzy to potrafią. Jeżeli będziemy zwracać uwagę na zachowanie ceny na ważnych poziomach, na wykresach dziennych, będziemy w stanie odczytać, czy mamy do czynienia z fałszywym wybiciem. Jeśli miałbym udzielić Ci jednej rady dotyczącej Forexu, to powiedziałbym, żebyś porzucił inne sposoby i zaczął uczyć się rozumienia fałszywych wybić i grania w sposób kontrariański. Dzięki temu wyjdziesz na tym lepiej niż 95% traderów, którzy są uwięzieni we własnych błędnych przekonaniach i nieefektywnych metodach. Jako kontrarianin otwieram pozycję w innym kierunku niż robią to niedoświadczeni traderzy detaliczni, którzy nie dostrzegają, że może być inaczej niż przypuszczają. Jest to trudne, jeżeli nie rozumiesz mechanizmu powstawania fałszywych wybić oraz setupów fejki. Ja jeszcze pozwolę sobie pokazanie takiego ostatniego, który omawiałem z przyjaciółmi kilka dni temu. Diagnozowaliśmy to w ten sposób. Czy to jest już ten fejki, który będzie podstawowy dla pary eurofunt, przynajmniej na jakiś czas, to nie wiemy, ale chodzi o to, że widzimy, że rynek wykonał potężny ruch korekcyjny i wszedł w zakres poprzedniej konsolidacji. Mówimy o eurofuncie i widzimy to oczywiście także na wykresie miesięcznym, widzimy ten spór, o tym już tam wielokrotnie mówiliśmy i także możemy sobie tutaj przyciągnąć. Widzimy, jakie to jest tutaj męczące, ale teraz na daily była taka sytuacja, że najpierw zwróćcie Państwo uwagę, że był jeden test, drugi, trzeci i kiedy kilka dni temu z przyjaciółmi to analizowali, to po prostu wniosek był bardzo prosty. Jak cena wróci poniżej 0,790, to naprawdę jest duża szansa na to, że będzie false break, nie? Czyli mam jeden test, drugi, trzeci i w tym momencie powrót poniżej, jako pierwszy sygnał. Jako pierwszy sygnał. Innymi słowy, funt ma pewną szansę na rozwój ruchu korekcyjnego do czasu powrotu powyżej 0,790. Jest szansa na to, że tutaj będzie coś więcej. Natomiast jedynie do myślenia daje to, że tutaj nagromadzenie tych pinów nie spowodowało jeszcze wyprzedaży. Ale jeżeli popatrzymy historycznie, to tutaj na przykład mieliśmy bardzo szczególną formację właśnie fejki setup w tej poprzedniej konsolidacji. Czy się historia powtórzy? Trudno powiedzieć, ale był opór, pierwsze wybicie też fejki. Pin bar wydawało się, że jest po prostu cudowny, że taki pin bar to powinien tego. Jeszcze był jeden pin bar i dopiero struktura fejki setup spowodowała co? Test dołków. Test dołków to była struktura fałszywego wybicia. Ale ile trzeba było, można powiedzieć, cierpliwości i wyczucia, żeby ewentualnie tą formację tutaj zauważyć. I też zauważmy, że popyt przyspieszył, kiedy zanegował tą formację. Czyli popyt uzyskał strategiczną przewagę, mówiąc poziom 0,742, który był miejscem nawiązania właśnie tej struktury fake setup, czyli fałszywego wyłamania świecy insej barowej. Tym sposobem doszliśmy do końca naszego tego spotkania podstawowego. Do usłyszenia.